Cześć. Witam wszystkich serdecznie w ogóle w piękny styczniowy poranek. Dzisiaj chciałem opowiedzieć kilka słów odnośnie łuku, który teraz wykonałem niedawno. To znaczy łuk jest troszeczkę inny niż te, które wykonuję, bo najczęściej teraz są łuki tureckie. No, w drugim czasie jeszcze powstanie łuk naturalny, pełen kompozyt, drewno ściemniaruk. No ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj powiemy sobie troszeczkę o łuku tego typu. To jest łuk typu Deflex Reflex, stylizowany na Huntera. Czyli, krótko mówiąc, ma rękojeść, która ma głębokie tutaj wcięcie i wiadoma sprawa, głęboką półkę, tak jak jest typowy właśnie w łukach Hunter. Do wykonania jego użyłem egzotyków, tutaj drewna egzotycznego, czyli jest tu użyte, wiadomo, węgę, klon, no i jeszcze amarant. Tutaj wkleiłem podklejka do lepszego trzymania tutaj, żeby ręka się dobrze opierała. Wykonana jest z drewna padług, no i tutaj klejka dekoracyjna. Ramiona wykonane są, wiadomo, z włókna szklanego. Pod spodem jest gruba warstwa karbonu. No i oczywiście w środku jest również rdzeń karbonowy i oczywiście listwy tutaj, które użyłem do klejenia, są wykonane z bambusa. Czyli krótko mówiąc, łuk jest nastawiony na szybkość, ze względu na to, że jest użyty materiał lekki, jakim jest bambus. No i oczywiście cienkie włókno szklane plus karbon. Tutaj jeszcze użyłem oczywiście pod szkło dekoracyjnego forniru, który ma bardzo ładne słoje. Bardzo ładnie usłojony jest. Gryfy wykonane są z wzmocnionego materiału. Plus oczywiście też ozdoba tutaj. Owiki dekoracyjno-wzmacniające, można powiedzieć, wzmacniające, dekoracyjne właściwie bardziej, bo robię tak profilaktycznie. Dobrze, teraz zobaczycie, jak on pracuje. Aha, jeszcze jedna rzecz. Siła naciągu tego łuku to jest 47 funtów przy 28 calach. Docelowa jego długość naciągu to być 28, może 29 cali, czyli około 50 funtów będzie miał przy 29 calach. Ok, teraz zobaczycie, jak on strzela. Jest bardzo szybki. Bardzo fajnie tłumiki zacięciwie tłumią. Nie ma żadnego kopnięcia, nie ma żadnego tutaj uderzenia. Wszystko przyjmuje rękojeść, ponieważ jest dosyć ciężka. Wykonana właśnie, tak jak powiedziałem, z egzotyków, dzięki czemu troszkę tłumi tłumiania. No i oczywiście to uderzenie, które było przy strzale, to było tylko moją kurtkę. Teraz postaram się wykonać strzał, który będzie, nie będzie tego. I zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Pięknie pracuje. Bardziej z przodu, w tamtej pozycji może. Niesamowicie celny łuk. Niesamowicie pracujący. Przy tych 47 funtach mięciutka praca i jaka szybkość.
No a teraz sobie zobaczycie, jak wygląda bezcięciwy profil typowy właśnie. Ok, dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie.